Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Depresyjna Panda, a to jest kanał Sims Week i witam was w kolejnym odcinku z Tips and Tricks. Dzisiaj jest temat odnośnie światła w The Sims 4 i odnośnie tego światła, które było w piątkowym odcinku Królowej Potępionych. Tam widzieliście, jak piękne jest to światło, jak pięknie potrafią moderzy to zrobić. Dzisiaj pokażę wam, jak zainstalować tą modyfikację, ponieważ nie jest to tak proste jak z resztą modyfikacji, bo resztę modyfikacji wrzucamy standardowo do folderu mods, gdzie znajduje się plik patchcake, a tutaj musimy pogrzebać w plikach gry. Ale dobra, najpierw pobierzmy samą modyfikację. Jest to modyfikacja od Burnt Waffles. I tak, tutaj ona ma bardzo dużo modyfikacji zmieniających oświetlenie do gry, dające oświetlenie do wierzbowej zatoczki z Forgotten Hollow, czy właśnie te oświetlenie, które mam ja. Czy jeszcze jest na przykład dające światło z ukrytej parceli z wierzbowej zatoczki. Dodające światło do całej wierzbowej zatoczki. I ogólnie są jeszcze sweet fixy, ale to już jest totalna zabawa z plikami, więc tego nie polecam. Naprawdę tego nie polecam, bo to jest bardzo mieszanie w plikach gry, już totalnie. Najbardziej właśnie polecam to, co pobrane mam ja. I nie dość, że jest ładne, to jest jeszcze dość w miarę proste do zainstalowania. To tak, dajmy na to, że ja chcę pobrać sobie coś do San Myshuno. Tu mamy napisane dzielnice i tak pobieramy każdy do osobnej dzielnicy. Jest to spowodowane tym, że te pliki są dość duże i w plikach gry nie jest świat San Myshuno nie jest jako jeden plik, tylko są to rozdzielone pliki na każdą dzielnicę. Tak więc tu również musimy pobrać osobno do każdej dzielnicy. Więc dajmy na to, że sobie chcę pobrać sobie do targu smaków. Jeżeli nie wiecie, która to która dzielnica, wystarczy, że klikniecie. Ten skrót, którego ja użyłem, jest to kliknięcie rolki na myszce. I proszę, Fashion District to jest po prostu te otoczenie. Nie pamiętam, jak się nazywa po polsku. Ale wiecie, o co chodzi, widząc tą mapę. Tu wam jeszcze powiększę. Proszę. Oto jest Fashion District. I tak. I tu macie do każdego, tak. To dajmy na to, że ja sobie chcę pobrać do Spice Market. Klikacie na download, przynosi nas do Sims Fileshare, gdzie jak pobierać Sims Fileshare już pokazywałem w poprzednim odcinku Tips and Tricks. Tak więc tu już nie powinniście mieć problemu, tak? Klikamy po prostu download. Gdy nam się już pobierze, tutaj w Operze jest tutaj, w Google Chrome jest tu. Na dole jest pasek pobierania. Każda przeglądarka jest w sumie inna, tak? Możemy już zamknąć, jeżeli nam się pobrało. I tak, gdy otworzymy plik .zip, pokaże nam się tak. No Blue Spice Market. Gdy klikniemy to, pokazuje nam się plik .world. Ten plik jest tu plikiem kluczowym, to jest ta modyfikacja. Żeby tą modyfikację wgrać, musimy pogrzebać w plikach gry. Musimy na samego początku musimy przejść do folderu, gdzie zainstalowane mamy The Sims 4. W moim przypadku jest to dysk C, folder gry Origin i już stąd standardowo The Sims 4 i tak. Tu też jest ważna rzecz.
Targ Smaków jest to dzielnica Sanmaishuno. Sanmaishuno jest to świat z The Sims 4 Miejskie Życie. The Sims 4 Miejskie Życie jest trzecim dodatkiem. Dodatek po angielsku to Expansion Pack, więc szukamy skrótu EP03. Proszę, tutaj dajmy na to, że szukaliśmy, tak? Kurczę, nie ma, to wpisujemy sobie EP. DP wpisałem EP. Tak, oprócz EP03, to sobie klikamy. Czekajcie. Nie, jednak tutaj nie wpisujcie, po prostu poszukajcie. Jest EP03, klikamy i jest folder Worlds. Wchodzimy w ten folder. Tu mamy folder Arias. W niego też wchodzimy. I tu warto zapisać sobie pliki .world. Bo one mieszają po prostu w każdej dzielnicy. Tak więc jeżeli wam coś to zepsuło, nie moglibyście mieć na przykład dostępu do dzielnicy, zawsze warto mieć te pliki, bo jeżeli nie, będziecie musieli po prostu odinstalować i instalować grę ponownie. A nie ukrywając, jest to czasami dość męczące. Tak więc stwórzmy sobie nowy folder. Tak, Sanmaishuno, pliki, proszę. I tutaj mamy nazwę tego pliku, to jest EP03 podkreśnik Docklands podkreśnik 01. Tak więc tu mamy Docklands podkreśnik 01, tak więc to sobie klikamy kopiuj, otwieramy sobie ten folder. I tu klikamy wklej. Ja od razu mówię, że tą modyfikację mam, więc ten plik jest już zmodyfikowany. Więc to dla mnie nic nie robi. Ale wy zróbcie tak, jak wam teraz pokazałem. Możecie też, jeżeli pobraliście wszystko do całego Sanmaishuno, to po prostu zaznaczycie wszystko, albo przyciągacie myszką trzymając, albo klikacie Ctrl+A, też zaznaczę wam wszystko. I tak samo prawym kopiuj, a potem do innego folderu wkleić. Dobrze, to tak, teraz chcemy zmienić ten plik Docklands. Możecie go usunąć plikiem na klawiaturze przyciskiem Delete, możecie usunąć go tutaj, usuń, lub możecie tylko po prostu zamienić bezpośrednio, przeciągając stąd, tutaj. I jest tutaj, pojawi nam się informacja, że lokalizacja docelowa zawiera już plik o nazwie takiej i takiej. Czy chcemy pominąć ten plik, porównać informacje dla obu plików i zamienić plik w miejscu docelowym. Jeżeli już zapisaliśmy sobie ten plik, plik surowy, czyli plik od Electronic Arts, to klikamy zamień plik w miejscu docelowym. Wtedy plik się po prostu zamieni i mamy już zainstalowane światło. Światło, oświetlenie. I tak, naprawdę to by było na tyle z tego wszystkiego. Warto jeszcze pamiętać, że nie jestem pewien, czy działa na wszystkich ustawieniach graficznych. Sprawdzałem to na ustawieniach graficznych Ultra, no bo ja na takich gram, tak? Więc na takich możecie zauważyć, jak wygląda to na nagraniu. Teraz i tak zobaczycie szybki timelapse całego dnia właśnie w Docklands. Wróć. W Targach Smaków. Będzie szybki timelapse. Zobaczycie, jak wygląda o każdej porze dnia i nocy, bo noc też jest zmieniona, nie tylko dzień. Tak więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie się zachwycać tą modyfikacją tak jak zachwycam się ja. Możecie na grupie wstawiać zdjęcia, jak ładnie wygląda ta modyfikacja. Możecie na grupie ją chwalić. Link do grupy jest w opisie. Tak samo jak i do naszych innych social media, naszych Instagramów, Twitterów, do naszego Facebooka i do naszej strony. Tak więc ja bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć!
The hills they seem all green, but they hide all the monsters. And you kept holding my hand as you reached for water. On the hills by the lake, you were chasing your dream. And I gave you a rose that you kept on seeing, kept on seeing. Stop.